Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla was znowu gadany makijaż i od razu was uprzedzam, że w ciągu całego procesu nagrywania, który trwał chyba ze 3 godziny, tak bardzo zmieniało mi się światło, że będziecie widzieć tutaj wszystkie po prostu odcienia na mojej twarzy. Teraz już światło się uspokoiło akurat w momencie, kiedy ja już skończyłam. Jestem niecierpliwa, wiem, mogłam poczekać, ale bałam się, że to się nigdy nie wydarzy, a chciałam bardzo ten film dla was dzisiaj nagrać, bo mam naprawdę mnóstwo fantastycznych kosmetyków dzisiaj wam do pokazania i do przetestowania. O tym, że to są fantastyczne, okazało się tak naprawdę w trakcie, ale już więcej nie będę wam spoilerować. Jeżeli chcecie zobaczyć mnie znowu w waszym ulubionym stanie, mniej glamour niż teraz, to zapraszam na dalszą część filmu. Wiem, moi drodzy, uwielbiacie mnie w takim stanie. Dzisiaj dodatkowo mamy też słońce. Zobaczcie, jakie mam piękne kropki. Strasznie mnie to zawsze irytuje, kiedy ja zaczynam nagrywać przy oknie, wychodzi słońce i dzieje się właśnie to, co się dzieje. Ale postaram się twarz trzymać w takim miejscu, żeby to słońce nam nie przeszkadzało. Mam przepiękną kosmetyczkę pełną cudownych rzeczy, którą sobie skompletowałam sama, żeby nie było, że ona przychodzi w takiej postaci na kosmetykach z Ameryki. To jest w ogóle kosmetyczka z Technik i bardzo wpadł mi w oczy ten napis, chociaż nie jest prawdziwy, bo moje brwi nie są idealne, nigdy nie były, ale niemniej jednak sam motyw mi się bardzo podoba. No i dzisiaj przetestujemy sobie kilka nowych kosmetyków, które zamówiłam. A punkt pierwszy, paleta. To jest paleta z Revolution i to jest Flawless Resurrection. I to jest paleta, na którą ja czaiłam się już jakiś czas. Myślałam o niej. To, co mnie bardzo zaskoczyło, mówiąc szczerze, to to, że te cienie są takie małe. Nie wiem, czego w sumie się spodziewałam, bo no jak widzicie, cienie nie są duże. Porównanie do mojej twarzy. Ale mam nadzieję, że będę z nich zadowolona i mamy tutaj sporo tak naprawdę ciepłych odcieni. Ja w ogóle mam bardzo dużo palet z ciepłymi odcieniami, ale bardzo je lubię i też chyba się dobrze czuję po prostu w ciepłych odcieniach, które oczywiście stały się ostatnio bardzo, bardzo modne, więc to nie jest tak, że ja nie podążam za modą. Okazuje się, że jednak czy chcę, czy nie chcę, to tak się dzieje. Więc będziemy sobie robić makijaż. Ja mam na twarzy tradycyjnie, jak zawsze, już krem pod oczy, a także bazę tą z The Balm, tą samą, którą miałam ostatnio, więc tutaj nic się nie zmienia. Lojalnie was uprzedzam, że teraz to jest drugie podejście do tego makijażu, bo to, co się dzieje w międzyczasie ze światłem, to jest jakieś nieporozumienie, a chwilowo jest trochę więcej chmur, więc mam nadzieję, że teraz mi się uda ten makijaż zrobić jakoś w miarę normalnie, więc wy tego nie widzieliście, ale ja zaczynam jeszcze raz. Zdecydowałam się na makijaż jednak ciepły, dlatego że wydaje mi się, że po prostu będzie ciekawszy, bo jak zacznę robić chłodne z tych kolorków, które mam tutaj, no to znowu wyjdą nam codzienne brązy, takie jak zawsze, więc stwierdziłam, że zrobimy coś innego. Nie wiem, czy już to mówiłam, czy nie, ale twarz i oczy mam przygotowane, wiecie, krem, baza i tak dalej, wszystko to, co zawsze, więc tutaj nic nowego się nie dzieje. Nową rzeczą jest ten pędzelek. To jest seria Bold Metals, o której wam mówiłam zarówno w ulubieńcach, jak i też w Openboxie. Tak bardzo polubiłam te dwa pędzle, które już mam, że stwierdziłam, że spróbuję następny. Tym razem zdecydowałam się na coś do oczu. To jest numerek 203. No jak używałam już przy poprzednim razie, przy mojej poprzedniej próbie pomalowania się, więc już nie jest nówka nieśmigany, ale nakładam sobie cień, taki bardzo bazowy. To jest drugi cień w pierwszym rzędzie i on się nazywa Rebirth. I właśnie jego sobie nałożę jako taką bazę pod łukiem brwiowym, pod rozcieranie, ale nie będę go nakładać na ruchomą powiekę. Ja wam tak naprawdę mówię, co robię, a w sumie to jest w zasadzie widoczne, więc nie wiem, czemu to tłumaczę, ale niech będzie. Dobrze, i teraz w załamanie dajemy cień, który się nazywa Back. To jest drugi rząd od dołu, czwarty cień od lewej strony. I to jest taki ciepły brązik, który dajemy sobie w załamanie. To, co już zauważyłam po pierwszej aplikacji tych cieni, one są mega, mega napigmentowane, ale też bardzo, bardzo się sypią. Musicie brać na to poprawkę, bo ja wam pokażę, jak ta paleta wygląda. Jak widzicie, no ja jej użyłam, teraz używam jej nawet, no pierwszy raz tak w zasadzie, a jest już cała usyfiona. Także no musicie brać na to poprawkę, że
cienie się po prostu sypią. Pokażę wam coś. Mamy koleżankę. Nienka, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No? Tak jak mówiłam w którymś vlogu, ona zawsze mi towarzyszy przy malowaniu. Zawsze musi siedzieć na którejś z komód. Także macie teraz ewidentny przykład tego. Dobrze, myślę, że załamanie mamy zaznaczone całkiem konkretnie. Więc teraz przejdziemy do kolejnego cienia. I ten cień nazywa się Story. Jest takim bardzo ceglastym, ciepłym brązem. Wręcz już, no taka cegiełka. Widzicie, jak on wygląda na pędzlu. To jest cegła. I zrobię coś, czego normalnie nie robię, czyli nałożę ten cień na całą powiekę. I też zasugeruję się waszymi radami z mojego ostatniego makijażu i wsadzę go głębiej w kącik, tam zostawiając minimalną ilość miejsca na rozświetlenie. Starałam się go bardziej wklepywać niż wcierać, bo dzięki temu mniejsza możliwość, że mi się coś osypie. A te cienie niestety są bardzo, bardzo takie sypiące. Są mocno napigmentowane, no ale też przez to się sypią. Dobrze, i teraz zrobimy coś takiego innego, znaczy dla mnie innego. To nie jest jakaś super, hiper inna rzecz, no ale jednak. A mianowicie wklepię sobie na środek powieki cień złoty. I ten cień się nazywa New Dawn. To jest takie złoto chyba najbardziej najklasyczniejsze z tych wszystkich, które tutaj są. I spróbuję je wklepać pacynką, bo tak będzie, wydaje mi się, najlepiej. Jeśli macie troszeczkę krótsze paznokcie niż ja, to myślę, że możecie to też zrobić palcem. Natomiast u mnie palec nie jest aż tak bardzo precyzyjny właśnie ze względu na te paznokcie. A uważam, że właśnie foliowe cienie i wszelkiego rodzaju metaliczne najlepiej się mimo wszystko rozprowadza tymi pacynkami. Pomimo, że te pacynki były strasznie, tak wiecie, fuj, profesjonalny make-up, pacynka, nie. Jednak myślę, też wiele osób to udowodniło, że najlepiej takie rzeczy robi się pacynkami i pewne cienie po prostu tego wymagają. I tak też właśnie zrobimy. Dobrze, myślę, że nie jest źle. Co prawda wyglądam teraz, jakby mi ktoś, nie wiem, jakby miał jakieś uczulenie albo coś, ale mam wrażenie, że ciepłe makijaże mają to do siebie, że tak czasem wyglądają. I teraz sobie biorę cień, który nazywa się On i jest takim wiśniowym bordo kolorkiem. O, zobaczcie, on tak wygląda na pędzlu, ale widzicie, sypanko jest ostre. I jego sobie wprowadzę załamanie i to załamanie przyciemnię, ale podejrzewam, że jeszcze oprócz niego coś tam będę musiała dać, żeby było jeszcze ciemniejsze. Ja wiem, że to wygląda teraz jak wygląda, ale będzie dobrze. Taką przynajmniej mam nadzieję. Taki trochę mi się zachód zrobił na powiekach. Teraz sobie biorę ten najciemniejszy, który tu jest, chociaż on mi się wydaje, że jest troszeczkę chłodny, no ale może jakoś damy radę. Nazywa się Renaissance i to jest taki najchłodniejszy brąz, tak jak mówiłam. Nakładam go sobie na kuleczkowy pędzelek z Glam Shopu. To jest Glam Brush SS5. Dosyć duży, ale jednak kuleczkowy. I tutaj w ten zewnętrzny kącik jak najbardziej będę próbowała go wcisnąć. Chcę uniknąć używania czarnego cienia, jednak mimo wszystko przyciemnić tutaj trochę ten kącik. Może mi się to uda. Dobrze, moi drodzy, chwilowo kończymy z cieniami i przechodzimy do podkładu. I to będzie coś, co na YouTubie ma już pewną renomę. To jest Pierre René Skin Balance. Ja go nigdy w życiu nie używałam. To jest totalnie nówka sztuka opakowanie. Oczywiście jak zawsze najjaśniejszy odcień dla mnie, czyli 21. Porcelain. Tak? Tak jest przynajmniej napisane na kartoniku, bo tutaj na tym nie widzę. Wstrząśniemy, bo tak proszą. I pompujemy. O! Przecież ja go nie używałam. Czemu od razu wyszło? No nieważne. Gąbeczka też z Glam Shopu. Zobaczymy, jak to cudo się sprawdzi.
Powiem Wam, że on nie jest aż tak bardzo jasny, jakbym się tego spodziewała, ale muszę Wam powiedzieć, że na kosmetykach z Ameryki pojawiło się coś, co może nam w tym pomóc. No bo naprawdę dla mnie porcelana troszeczkę inaczej wygląda, jestem przyzwyczajona do innej porcelany. Mamy rozjaśniacz z Catrice. Ja Wam pokazywałam wcześniej, że używałam rozjaśniacza z NYXa, ale na kosmetykach z Ameryki pojawił się właśnie z Catrice i byłam w szoku, dlatego stwierdziłam, że go sobie wezmę i zobaczymy. Akurat teraz mam okazję go wykorzystać, chociaż nie przypuszczałam, że tak będzie. No, to nie jest porcelana, tak? Porcelana wygląda trochę inaczej. On nie jest bardzo ciemny, ale nie jest też bardzo jasny. O, i zobaczcie, ten rozjaśniacz nie jest biały, tak jak ten NYXowy, tylko ma taki bardziej beżowy kolor. Zobaczymy. Troszkę go tutaj domiksowałam i teraz będziemy się bawić. No w kamerze wyglądam jak jakiś trup. Na żywo aż tak źle nie jest. Trzeba przyznać, że ten podkład ma naprawdę fajne krycie. Podoba mi się to krycie, jest takie, no, nawet na moich ustach widać, że jest naprawdę konkretne. No i mega, jak dla mnie mega, mega. Mam też jeszcze jedną rzecz. Pokazywałam Wam w ostatnim openboxie, że zamówiłam sobie właśnie Eraser Eye z Maybellina, ten po prostu Age Rewind tak naprawdę. Podkład, na który teraz znowu jest szaleństwo. Nie podkład, tylko korektor. Natomiast ten kolor, który ja zamówiłam, mimo wszystko okazał się za ciemny. No i teraz jak zobaczyłam, że wrócił odcień light, mówię, o nie, to jest właśnie mi pisany kolor. A muszę go mieć. Więc teraz sobie użyjemy właśnie odcienia light pod oczy. No dobrze, moi drodzy, bo znowu nam wyszło słońce i ja muszę kombinować jak koń pod górę, żeby dokończyć ten film. Mamy już wyciućkany korektor. I teraz go sobie nałożę pod oczy i klepię gąbeczką. Tak będzie najlepiej jak zawsze. Powiem Wam tak, no i to jest krycie. Bardzo mi się podoba, jest naprawdę cudne. Ja pamiętam, że ja go kiedyś miałam, ale chyba go aż tak bardzo nie doceniłam, jak doceniam go teraz, bo no jakby no sami widzicie, co tu się dzieje. Wszystko jest, worków nie przykryjemy, worki odstają, ale cieni nie ma. Nie ma. Dobrze, moi drodzy, więc teraz przypudrzymy się standardowo tym pudrem, którego też ostatnio używałam. Tak jak mówiłam, nie przepadam za nim, ale staram się jednak zużywać kosmetyki, które zaczynam. No musi mi coś ewidentnie bardzo nie pasować, żebym to odstawiła, ale takie rzeczy jak pudry, czy właśnie podkłady, czy korektory staram się zużywać od początku do końca. Wiadomo, że kolorówki typu cienie czy róże, no to z tym już bywa gorzej, ale no po prostu mam ich za dużo i za bardzo lubię zmieniać, ale jeżeli chodzi właśnie o takie podstawowe rzeczy, to raczej staram się ich używać od początku do końca. I jeszcze całą twarz. Bold Metals to jest numerek 100, ja Wam mówiłam o nim już wielokrotnie, ale teraz dla przypomnienia, bo będziemy jeszcze jednego z Bold Metals dzisiaj z Real Techniques używać, ale to za chwileczkę. Najpierw musimy dokończyć oczy, bo jak widzicie są mocno niedokończone, ale to sekundka i będzie po robocie. Powiem Wam, że przez ten czas, kiedy walczyłam ze światłem, znaczy dalej z nim walczę, ale przy inny temat, cienie troszeczkę się przegryzły, jak teraz na nie patrzę, to naprawdę bardzo fajnie to wygląda, ładnie się całkiem zmieszały, nawet jak na moje możliwości, i teraz spróbuję sobie delikatnie, naprawdę absolutnie mega delikatnie rozświetlić wewnętrzny kącik jakimś jasnym cieniem. Wezmę do tego Glam Brusha O12 i może weźmiemy sobie może wrócę do tego Rebirth, czyli tego jasnego beżyka, i ja jednak lubię matowe beże. I tutaj dosłownie troszeczkę, tak żeby w zasadzie ten korektor tylko trochę nam tutaj z tymi cieniami połączyć, który mamy
wiecie, na dole w moich sińcach. W każdym razie tak i weźmiemy sobie też, zrobimy dolną powiekę. Dolną powiekę zrobimy na podstawie tego, co robiłam u góry, czyli troszeczkę dam tego wiśniowego, który nazywał się On, ale żeby mi aż tak mocno nie... Łzawi mi to oko i widzicie, on wychodzi bardzo ciemno, bo jest po prostu tak, jakbym go nakładała na mokro. Dobrze, nie będziemy kombinować. Nałożę sobie liner, ale to już zrobię poza wizją, żeby się tutaj nikim nastykować. Standardowo Kat Von D, więc nic nowego. I wrócimy na aplikację tuszu do rzęs. Dobrze, poszalałam z kreskami troszkę, ale... Powiem wam, że nie wiem, czy pamiętacie, jak opowiadałam wam, że marka Pierre René kojarzy mi się z moimi pierwszymi w ogóle próbami makijażu w życiu i moim pierwszym tuszem. Dokładnie miałam na myśli ten tusz, to jest Volume Reach. Ja nie wiem, czy on jest tak dobry, jak ja go pamiętam, bo ja go nie używałam od nie wiem jak wielu lat, ale bardzo dobrze mi się kojarzy i dlatego stwierdziłam, że go zamówię i że dzisiaj go właśnie użyjemy. No ale to i tak nie ma większego znaczenia, jak on się będzie sprawdzał, dlatego że na to potem przykleimy sobie sztuczne rzęsy. I tym razem to są Ardell Wispies, ale z tej serii Studio Effect, czyli one są te, jak widzicie, bardzo gęste i bardzo grube. No ale mam dzisiaj jakąś taką ochotę na coś takiego bardziej widocznego i dramatycznego. Dla niektórych to może nie być dramatyczne, dla mnie jest bardzo. Więc wytuszuję sobie rzęsy i przykleję sztuczne. Sztuczne pewnie przykleję poza wizją, żeby się nie gimnastykować, ale wytuszuję je przy was. On jest świeżutki. Czuć to zaraz po otwarciu, że jest tak świeży. Jedno oko jest zrobione. Powiem wam, że jest bardzo delikatny, bardzo daje takie naturalne, naturalny efekt na tych rzęsach. Podejrzewam, że to też dlatego, że on jest taki bardzo świeżutki, ale no, ja lubię takie tusze. Naprawdę mnie się podoba. Także domaluję sobie drugie oko, dokleję rzęsy i do was wrócę na ciąg dalszy. Rzęski zainstalowane. No powiem wam, że robię wiatr. Nie powiem, że nie. I do brwi dzisiaj przetestujemy coś nowego, bo mam pomadę z NYXa. Nigdy w życiu nie używałam właśnie pomad z NYXa. Teraz muszę znaleźć pędzelek. A weźmiemy sobie Glam Brusha 110. Akurat jest czysty. I właśnie teraz muszę otworzyć, bo ona jest nówka nieśmigana. Jest wszystko pozaklejane. Okej. Udało się. Więc wyciągamy. Tame and Frame nazywa się ten produkt. Ma taki... aż mi leci. Ma taki uroczy kwadratowy słoiczek i ja mam kolor chocolate, czyli taki, no, ciemny, ale chłodny. I też nie jakiś taki bardzo, bardzo ciemny. Więc, wow, nakłada się na pędzelek bardzo, bardzo tak masełkowo i przyjemnie. Zobaczymy, jak będzie z brwiami. Powiem wam, że on na brwiach wypada troszeczkę cieplej niż w opakowaniu, tak mi się przynajmniej wydaje, jak na niego spojrzałam z bliska w lusterko, ale efekt podoba mi się bardzo i bardzo ładnie się rozprowadza, więc mam nadzieję, że będzie się fajnie trzymać, bo moja pomada z Benefitu już dogrywa, mogę wam pokazać, jak wygląda, a wygląda strasznie w środku. To, co się tutaj dzieje, to jest już dramat. No i ona już zaczyna podsychać, już taka nie jest fajna, grudkuje się. Natomiast tu ten, no powiem wam, że jak na razie zapowiada się bardzo fajnie. Więc ja sobie zrobię drugą brew i będziemy jechać z konturowaniem twarzy. Dobrze, brwi są zrobione i bardzo mi się podobają. Więc teraz będziemy kontynuować. I kolejny nowy pędzel, to jest znowu Real Techniques Bold Metals i to jest 301. Jak widzicie, on jest taki właśnie spłaszczony. Ja co prawda rzadko konturuję twarz takimi pędzlami, ale te złote z Real Techniques tak mi się podobają, że nie mogłam się mu oprzeć. Tradycyjnie będziemy używać mojej czekoladki, bo to jest to, czego ja używam teraz non-stop, nie używam w zasadzie niczego innego. No czasami ją zdradzam z makiem, ale bardzo rzadko. Powiem wam, że on jest taki dosyć mocno zbity, jak widzicie, dosyć konkretnie nakłada ten produkt, ale mi się nawet podoba. Nie jest źle.
No zdecydowanie nie obniża on pigmentacji tego produktu, co mnie bardzo cieszy, ale wydaje mi się, że ładnie się to całkiem nałożyło i że jest tak równomiernie i bardzo, bardzo przyjemnie. Idziemy do rozświetlacza teraz, słuchajcie. I do palety z The Balm, którą Wam pokazywałam właśnie w Open Boxie jakiś czas temu, w zeszłym miesiącu. No i tutaj mamy, zobaczcie, tutaj mamy tak naprawdę wszystko, ale użyjemy tylko rozświetlacza i użyjemy sobie tego 64 Hz, bo jest złotawy, jest najbardziej taki najjaśniejszy. Wydaje mi się, że najfajniej będzie wyglądał i konkretnie go sobie nałożę na pędzelek. Znowu tutaj tym razem 300 z Real Techniques Bold Metals i rozświetlamy. O, widzicie jak ładnie? Pięknie wygląda. Ja go też konkretnie nałożyłam, żebyście mogli widzieć, bo czasami mam wrażenie, że w ogóle wszystko mi kamera zjada i nie widzicie tego. Ja też może nie robię sobie aż takiego rozświetlenia jak na przykład Jeffree Star, ale mimo wszystko to rozświetlenie lubię, a tego aż tak bardzo w kamerze przy robieniu makijażu nie widać. Nie wiem, czy nawet za bardzo nie pojechałam tu do przodu, no ale już trudno, może zaraz spróbuję to rozetrzeć. Sam kolor mega, mega, mega mi się podoba. A jeżeli chodzi o róż, to mam coś, co już kiedyś miałam, ale wydaje mi się, że nie wiem, co mi się z tym stało, czy oddałam komuś, czy coś. Ale to jest cień, nie cień, tylko róż z też The Balm, Down Boy, i on jest taki matowiutki, różowiutki. Wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Więc tutaj sobie zaraz poszukam mojego pędzelka do różu. Jest. Standardowo do różu używam Glam Brusha Pro 3, takiego skośnego. I teraz fajnie to sobie zmieszamy, żeby mieć jednolite tutaj podkreślenie policzków. Mnie się podoba. Jest tak świeżo, zdrowo i akurat w sam raz. Nie wiem, co zrobić ustami, ale chyba powinnam zostać przy jakichś takich delikatnych, bo oczy mam dosyć mocne. Dlatego sobie nałożymy dawno nieużywaną przeze mnie kredkę z Golden Rose. I to jest odcień 28, ona jest taka delikatnie różowa i ma na sobie włosa Donki, nie wiedzieć czemu. Taka jest delikatnie różowa, cielista, więc nie będzie mi odciągała uwagi od tego, co się dzieje na oczach. No dobrze. Idę zrobić włosy i spotkamy się na małym podsumowaniu tego, co dzisiaj testowaliśmy. Moi drodzy, jestem już wysuszona, przebrałam się też, żeby wyglądać jakoś tak bardziej odpowiednio do tego, co mam na twarzy. I małe podsumowanie. Zaczniemy od palety. Paleta sama w sobie jest mega, dlatego że cienie mi się bardzo, bardzo podobają. Jak widzicie, one naprawdę wyglądają na oczach cudnie. Natomiast to, że ona się tak bardzo sypie, może być irytujące, dlatego stwierdziłam, że Wam o tym powiem, żebyście mieli tego świadomość. Tak wygląda paleta po właśnie całym makijażu. Jak widzicie, wszędzie jest pełno osypanych cieni. Oczywiście to można w łatwy sposób wyczyścić i zdmuchnąć, ale jednak musicie mieć też świadomość, że one mogą lądować na Waszych blatach, nie kosmetyczkach, tylko toaletkach. Więc jeżeli Was to irytuje, to no musicie o tym wiedzieć po prostu. Niemniej jednak uważam, że jest to fantastyczna paleta w rozsądnej cenie. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyszedł mój makijaż, naprawdę. Uczę się coraz więcej i też dzięki takim paletom mogę bardziej eksperymentować. To właściwie, że ja w ogóle mam, łącznie z moją fazą na rozświetlacze, mam tak samo fazę na palety. Więc zresztą może będziecie mieć kiedyś okazję zobaczyć, ile mam palet i tak naprawdę no wcale nie zapowiada się, żeby było ich mniej, po prostu uwielbiam palety. Pomimo tego, że nigdy tych cieni nie zużyję, to bardzo je lubię. Wracając do tematu, jak najbardziej polecam Flawless Resurrection, super sprawa, w dobrej cenie, myślę, że będziecie zadowolone. Druga paleta, czyli paleta rozświetlaczy, znaczy rozświetlaczy, tak naprawdę do konturowania cała z The Balm. Ja tak naprawdę używałam tylko rozświetlaczy na chwilę obecną z tej palety, bo to nie jest tak, że ja dzisiaj używałam ją przy Was pierwszy raz, tylko już wcześniej korzystałam z tych dwóch rozświetlaczy.
Natomiast jeszcze nie miałam za bardzo okazji przetestować całej reszty. Nie zmienia to faktu, że ja bardzo produkty The Balm do twarzy lubię. Bardzo lubię wszystko, tak naprawdę mam całą kolekcję tutaj w szufladzie, bo mam zarówno cały zestaw ten rozświetlaczy Mary Lou, mam bronzer, mam kilka róży. Naprawdę lubię te produkty do twarzy, więc ta paleta w ogóle nie odstaje od tego, do czego jestem przyzwyczajona, jeżeli chodzi o jakość produktów The Balm. Mega mi się podoba i jest warta swojej ceny zdecydowanie, jeżeli chcecie mieć wszystko w jednym miejscu. Tak samo jeżeli chodzi o róż, no to tak jak już mówię, to już jest mój kolejny róż, bo ja mam tutaj jeszcze chyba w szufladzie na dole ze 3 co najmniej. I już go kiedyś miałam, więc wiedziałam, czego się spodziewa. To on jest delikatnie różowy. Jak widzicie, no na policzkach prezentuje się fantastycznie. Jestem zachwycona, naprawdę. Tutaj teraz twarz. Podkład i ten rozjaśniacz z Catrice. Powiem wam, że jak dla mnie nieźle się sprawdził. Jestem mega zadowolona z tego, jak wygląda podkład na twarzy, bo jak ja się przyjrzałam potem w lusterku, no to on wygląda cudownie i też ja nagrywałam ten film dosyć długo, przez co miałam szansę zauważyć, jak on z czasem pracuje i naprawdę fajnie wtopił się w twarz, wygląda bardzo naturalnie, a przy tym ma mega krycie. Pomada do brwi. Chyba będzie moją nową, ulubioną, naprawdę jestem mega zadowolona z tego, jak się ją nakładało i z tego, jak te brwi wyglądają. Mają fajny kolor, jest naprawdę super. Tusz, no to klasyk. Tutaj nie muszę nic mówić. Wspomnienia z dzieciństwa wróciły i to są takie bardzo dobre wspomnienia i bardzo mi się podobały. Rzęsy, no to jak widać, ja rzęsy Zardel bardzo lubię, mnie się je dobrze przykleja i też one, co prawda już pod koniec dnia mnie wszystkie rzęsy odskakują w wewnętrznych kącikach i to już nic z tym nie zrobię, tak mi się wydaje, może się mylę, może z czasem mi się uda coś z tym zrobić, ale na razie wszystkie rzęsy mi tak odskakują, a te są najłatwiejsze dla mnie do przyklejenia i przynajmniej na początku dnia wyglądają dobrze. No, korektorzy z Maybelline chyba też nie muszę za dużo mówić, hit. I na pewno będę go używać i na pewno zużyję go do końca tym razem na pewno go nie odstawię, nie wiem, co się stało, że poprzednim razem tak się wydarzyło. Pędzle z Real Techniques, czyli chociażby ten do konturowania, kolejni moi ulubieńcy, naprawdę dzisiaj nie ma tutaj takich produktów, aż mam włosy rozczapierzone, nie ma dzisiaj tutaj takich produktów, które po prostu sprawiłyby mi jakiś zawód. Wszystko jest rewelacyjne. I ja wiem, przepraszam, że ja się tak zachwycam, ale mam po prostu, pomimo tych szaleństw ze światłem, z tą pogodą, mam dzisiaj mega dobry humor i bardzo się cieszę, że ten makijaż mi tak wyszedł. Jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Czekam na wasze opinie. Dajcie znać, co wam się najbardziej z tego makijażu podobało. Co myślicie w ogóle o tych cieniach, o tej kolorystyce, jak wam się podobają policzki, brwi, w ogóle wszystko. Jak widzicie, bardzo chętnie słucham waszych rad odnośnie tego, co mogę ewentualnie zmienić i poprawić. Lubię jakby takie komentarze i taką, to jest faktycznie konstruktywna krytyka, która pomaga mi coś tam zmienić i naprawdę mi się to bardzo, bardzo podoba, dlatego jeżeli macie jakąś dobrą radę dla mnie odnośnie makijażu, bardzo chętnie ją przyjmę, oczywiście z dużą dozą rozsądku, bo czasami wiem, że to i tak ja mam rację, ale myślę, że umiem na to spojrzeć tak dosyć, no może nie całkowicie obiektywnie, bo względem siebie zawsze jesteśmy subiektywni, ale jednak tak troszeczkę w miarę obiektywnie, powiedzmy. Dobrze, bo gadam już bardzo długo i ten film jest mega długi, za co was bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. W opisie będziecie mieć wszystko, absolutnie wszystko, co tutaj dzisiaj użyłam, jeżeli tylko te produkty będą dostępne. Mam nadzieję, że będą, bo zamówienie robiłam naprawdę niedawno, ono przyszło do mnie w tym tygodniu, więc mam nadzieję, że wszystko jeszcze jest. Oprócz tego znajdziecie moje media społecznościowe, oczywiście, gdzie możecie mnie obserwować, na przykład Donkę, która tam śpi, bo tak naprawdę Instastory to jest jej miejsce głównie. No i jeżeli jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam jak zawsze do subskrypcji i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia o każdym moim nowym filmie. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!